Partnerem podcastu Myśl na dziś jest marka HealthLabsker, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ja bazuję na um, Healthy Plate Method, um, metoda zdrowego talerza, um, czyli ja nie liczę. Um, Białka i e, m, innych makroskładników w gramach, ale bardziej patrzę wizualnie na talerz. Czyli na moim talerzu e, połowę miejsca mojego talerza musi e, zająć sałata e, i surowe rzeczy, e, mhm. zielone rzeczy. Później jedną czwartą ziarna w postaci kaszy, e, ryżu brązowego. Później Źródło białka, czyli na przykład strączki. I tutaj sobie nimi rotuję. Staram się dodać zdrowy olej, czyli źródło zdrowego tłuszczu. I jakieś warzywa. I, jakieś... I... Tak, tak, oczywiście. Właśnie warzywa w postaci gotowanej, parowanej, duszonej, prażonej, pieczonej. I te najczęściej znajdują się w tej mojej sałacie, na przykład to tak mieszam, albo pomieszane ze strączkami, albo jest to risotto, więc one znajdują się tam, czyli, czyli tak, warzywa. I źródło wapnia, czyli jeśli mam dużo zielonego, no to jest to tam, jeśli mniej, to posypuję sezamem i robię takie właśnie... Posypki z ziaren, z, z płatkami drożdżowymi, tymi nieaktywnymi, które są też źródłem witamin z grupy B. I to jest moja metoda. Ja tak żywię Leona, mojego, który też jest na diecie roślinnej. Tak żywię siebie, męża. Mój mąż jest dużym mężczyzną, ma 1,92 m i. Jest w nie stanie się najeść. Tak, jest w stanie się najeść, nie je mięsa, nie je nabiału. Raz na jakiś czas zdarza mu się zjeść jajko lub trochę jogurtu naturalnego, ale to jest też raz na dwa miesiące. Więc Maciek, mój mąż, jest bardziej na diecie roślinnej niż ja. Ale i tak, czyli to, to jest ta metoda zdrowego talerza. Ona, nie wiem kto ją zaczął. Ja chyba o niej pierwszy raz przeczytałam na Instytucie Harwardzkim. Oni mają taki, taki, taką odnogę zdrowotną, gdzie mają szereg badań naukowych i publikacji na ten temat. Nie wiem, czy oni byli pierwsi, nie dam sobie ręki uciąć, wydaje mi się, że tak, ale jest to całkiem, całkiem nowa metoda i taka prostsza, nie trzeba liczyć, nie trzeba e, mieć kalkulatora i wagi w domu e, i to wystarcza. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o siódmej rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj myśl na dziś i Karolina Sobańska podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.